Hejo, przed Wami amerykańskie księżniczki, część druga. Pamiętacie, jeżeli chcecie wrócić do części pierwszej, pym, pym, mam tam w recenzjach podane z tyłu. I teraz przedstawię Wam jej królewską mość i jest to Katerina McGree. Książeczka oczywiście jest od wydawnictwa Zysk Iska i swoją premierę miała 16 sierpnia 2022 roku. I słuchajcie, mam tutaj taki mały cytat. Poranek był szary i ponury, a nad ulicami stolicy wisiała mgła. Wszyscy dziennikarze zgadzali się, że to była bardzo odpowiednia pogoda na pogrzeb. Mam jeszcze jeden. Wciąż trudno było uwierzyć, że król Jerzy naprawdę zmarł. Miał tylko 50 lat i stoczył nagłą, tragiczną walkę z rakiem płuc. Kilka kroków za trumną szła 22-letnia księżniczka Beatrycze. Nie, poprawiali się ludzie, to już nie księżniczka. W chwili śmierci ojca stała się jej królewską mością Beatrycze, Georginią, Federyką, Luizą, królową Ameryki. Przyzwyczajenie się do nowego tytułu wymagało nieco czasu. Ameryką nigdy dotąd nie rządziła królowa. Słuchajcie, książka jest naprawdę przepięknie wydana. Uwielbiam takie, kiedy są takie właśnie ozdobniki, widzicie, o. Pierwsza część miała dosłownie takie samiutkie, widzicie? Pięknie. Wtedy wiecie, że właśnie to jest z perspektywy tej osoby pisane. Słuchajcie, powiem Wam, że bardzo lekko się czyta, bo tak jakby słyszałam w głowie głos takiej przemiłej lektorki, która, wiecie, bez żadnych wulgaryzmów, za to z taką charyzmą przedstawiała nam właśnie władzę mądrych kobiet. I tak na pierwszy plan wysuwa się tutaj Beatrycze, która najszybciej została królową Ameryki. Początkowo nie wiedziała, co to dla niej oznacza, jednak kiedy poznała swoje obowiązki, no troszeczkę się nawet przestraszyła. Musiała bardzo dużo dać siebie dla innych, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Kolejną księżniczką jest tutaj Nina, o której ludzie nieco zapomnieli, bo jej krótki związek z księciem uleciał z jej głów w momencie, kiedy właśnie zmarł król. Już każdy po prostu miał tak jakby, nie wiem, ta pierwsza sensacja z jej związku gdzieś tam odleciała i właśnie każdy przeżywał tylko tą śmierć króla. Mamy jeszcze Samantę i Dafnę, które będą znacznie różniły się właśnie od tych wcześniejszych, ale żeby nie było tak dobrze, nie zdradzę Wam po prostu z jakich powodów. I tak, chociaż historia pisana jest naprzemiennie, to jednak w opowieściach jednej z księżniczek występują tak jakby inne, o których właśnie wypowiadają się na ich temat ze swojego punktu widzenia. Możemy powiedzieć, że takie troszeczkę plotkowanie. Często zdarza się, że zdradzają o sobie nawzajem jakieś sekrety, więc no, czyta się troszeczkę ciekawie, bo no, niektórych rzeczy, a zwłaszcza związanych z księżniczką czy z królową, no, człowiek by się nie spodziewał. Powiem Wam, że gdyby nie fakt, że są to powieści prawdziwe, ja w ogóle nie wzięłabym tego za opowieść o nich, tylko jako fascynującą książkę. Naprawdę to można spokojnie traktować jako książkę, jako powieść. I w ogóle, nie wiem, ja wiem, że to nie są kobiety z naszego kraju, że to są księżniczki innych stanów, ale wiecie co, jakoś tak mnie właśnie bardzo ciekawią ich losy. W ogóle można by powiedzieć, że najbardziej chyba ludzi ciekawi to, co nie dotyczy nas, no bo o sobie samym nikt nie chciałby czytać, ale właśnie o tych księżniczkach każdemu się wydaje, że one mają cudne życie, nie muszą nic robić. To wcale nieprawda. One też mają swoje obowiązki, z których naprawdę nieraz nie są dumne, które im tak uporczywie utrudniają życie, że bardzo by chcieli po prostu być zwykłymi dziewczynami ze wsi czy też z miasta. No nie są wolne, naprawdę. Tu mają tą wolność bardzo ograniczoną i jeżeli no, chcecie przeczytać, co naprawdę muszą umieć, bo tu nie ma, że mogą, one wszystko muszą, to naprawdę bardzo Was do tego zachęcam. Każdemu się wydaje, że życie rodziny królewskiej jest usłane różami, ale tak wcale to jest nieprawda. Ja czytając tę książkę czułam się o stokroć bardziej wolną osobą niż one, które o sobie opowiadały, o tym, co muszą robić, jak się muszą zachowywać, co muszą potrafić, bo one wszystko muszą. Takie jest po prostu ich życie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek więcej, nie pozostaje mi nic innego, jak naprawdę zachęcić Was do tej lektury, która przepłynie Wam bardzo szybko. Zwłaszcza, kiedy szepczą coś tam między sobą, albo jedna drugiego mówi,
jedna osoba do drugiej, że ja Cię pragnę, chciałabym to, 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 tamto, ale nie mogę, bo jest to i to i tamto. I nagle zaczynają coś robić, co, czego nie powinni robić. I no mówię Wam, tak się fajnie z taką sensacją czytało, że człowiek tak się wczytywał, jakby ktoś jakiś sekret zdradzał, jakieś tam ploty, ploteczki, nie wolno mówić, ta cichosza, ale tu się naprawdę coś dzieje. Także książka jest świetna, ja naprawdę ją bardzo mocno Wam polecam. I jeżeli tych tomów będzie nieskończenie wiele, do samej śmierci wszystkich książek, ja bym chciała bardzo wszystkie przeczytać, naprawdę, bo przy nich można się nieźle ubawić. Żegnam się z Wami, kochani, i do usłyszenia. Pa, pa!